i wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. Ewangelia według Łukasza, 24 rozdział, 50 do 51 wersetu. W niebo wstąpienie i błogosławiące ręce, tak można zatytułować główną treść tego fragmentu. Widzimy w tym fragmencie, jak minęło już 40 dni, odkąd Pan Jezus zmartwychwstał. Ukazał się już ponad 500 wierzącym i tego dnia, dziś, można tak powiedzieć, jeśli byśmy się przenieśli w czasie do tamtego momentu, jest dzień pożegnania. Jezus prowadzi swoich uczniów do Betanii. Dlaczego nie zostaje w Jerozolimie? Jerozolima to miasto, które go wyrzuciło. W Betanii natomiast zawsze był ciepło witany, szczególnie w domu Marty, Marii i Łazarza. Czy to zaskakujące, że Jezus chce spędzać swoje ostatnie chwile na ziemi z tymi, którzy kochają go całym sercem? Następnie podnosi ręce i po raz ostatni błogosławi swoich uczniów. Wędrowali z nim przez 3 lata. Wiele z nim przeżyli i wiele się od niego nauczyli. Często też przysparzali mu trudności, kłopotów przez ich egocentryzm i brak zrozumienia. W końcu wszyscy go opuścili, a jeden nawet 3-krotnie się go zaparł. Tak, w tym czasie teraz nie ma już o tym mowy. Błogosławiące ręce ich Pana przebite dla nich podczas ukrzyżowania są ostatnią rzeczą, jaką widzą uczniowie. Obłok unosi go do nieba. Jakże ten obraz odcisnął się w ich sercach. Od tego czasu Jezus jest w niebie ze swoim Ojcem. Ktokolwiek wierzy w Niego dzisiaj, nigdy Go nie widział, ale może Go kochać z całego serca i wiedzieć: Pan Jezus widzi mnie i zna całe moje życie. Interesuje się mną i zawsze jest blisko mnie. I wkrótce przyjdzie ponownie z nieba, aby zabrać wszystkie dzieci Boże ze sobą do chwalebnego miejsca, w którym On już jest. Czy jesteś gotów na to, że Pan Jezus ciebie zabrał do nieba? Czy wierzysz w Pana Jezusa i masz pewność życia wiecznego? Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, wtedy kolejną rzeczą jest to, że oczekiwać możesz Pana Jezusa, który przyjdzie z nieba, aby zabrać każdego wierzącego do nieba. Więc jest to błogosławiona nadzieja